Siemanko, z tej strony Kazmir. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokémon Trading Card Game Online. Dzisiaj zagramy sobie kilka meczyków, myślę tak 2-3 i będzie wielkie otwieranie paczuszek. Słuchajcie, zaczniemy sobie od zagrania versus deckiem nie tematycznym, tylko standardowym, oczywiście deckiem różowym wróżki, ponieważ pewnie jeżeli gracie też, to macie tą misję, że trzeba zadać 4000 damage'a pokemonami wróżkowymi. No ja już jestem praktycznie na końcu tej misji. Bardzo szybko tym deckiem ta misja się posuwała. Dosłownie zagrałem może 5-6 meczy i już jestem na samym finiszu. I zobaczymy, co się uda z tego decku wyciągnąć. Nie dużo damage'u mi zostało do zadania. Nie sprawdziłem za to, jaką talią gra mój przeciwnik. Też gra talią różową, także może nie być zbyt wesoło, no ale prawda, zobaczymy, co z tego będzie. Pojawił się Jigglypuff. Ładny artwork, nie? Tutaj sobie taka kuleczka różowa pod drzewkiem siedzi, tak. No, siedzi, tańczy wokół kwiatki, no śliczne i bardzo, bardzo wesołe. Dobra, słuchajcie, dokładam drugą energię Togepiemu i ewoluuję go w Togetika. Mógłbym zaatakować atakiem Go Fetch, który pozwoliłby mi wtasować 3 karty z mojego discard pile'u do deku, no ale jest to w tym momencie zupełnie bez sensu. W takim razie wystawiam Fairy Garden i kończę turę. Widzicie, że ten Jigglypuff ma aż 70 życia, więc nawet jeżeli ewoluuje Togetika, to nie zabije go na strzała, a mój przeciwnik będzie miał możliwość dociągnięcia kilku kart, co generalnie mi się nie podoba. No, ale mam możliwość wystawienia dodatkowo Xerneasa. Dokładam energię do Togetikowi i zaatakuję atakiem Fairwind, tak żeby przeciwnik nie spodziewał się dojścia Togetika w następnej turze. Żeby go troszeczkę tak zaskoczyć. No zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Oj, widzicie, i pojawiło się Fairy Drop. Mnie też to zaskoczyło osobiście. Nie spodziewałem się, dodatkowo pojawił się Wally. I Wigglytuff mnie zaatakuje, to chyba prawdopodobnie tak, musiałbym mieć niesamowite szczęście, ale tego szczęścia nie mam. No i widzicie, trzeba było ewoluować, no ale tak to jest, czasami człowiek ma taktykę, która nie do końca wychodzi, zatem używam teammates, zawołam sobie tutaj Florges EX i do tego jeszcze dobiorę profesora Sycomore. Będą dwie karty, które na pewno się tutaj przydadzą. Dlatego wystawiam Florgesa i zakończę swoją turę. Oponent rozpoczął swoją turę i możemy się przeglądać, co też wymyśli. Co też wymyśli, jaka będzie jego taktyka. Dobrał dwie kolejne różowe karty i prawdopodobnie możemy się spodziewać ataku Wigglytuffa. I teraz kwestia szczęścia. No jak widzicie, szczęście mi dzisiaj nie dopisuje. Wystawiam jeszcze Gardevoir EX, używam profesora Sycomory i liczę na to, że dojdą mi odpowiednie karty. Takowe niestety nie doszły. Jedyne, co w sumie mogę zrobić, to dołożyć energię Xerneasowi, użyć w sumie Professor's Letter, żeby dobrać jeszcze dwie energie różowe. I czy to będzie wszystko, co ja mogę w tym momencie zrobić? W sumie poczekam jeszcze z tym Ultraborem jedną kolejkę i użyję ataku Geomancy, żeby dołożyć energię Florgesowi i Gardevoirowi.
No, pozostały już tylko 4 różowe energie w deku, także jednak muszę być oszczędny z tymi energiami. Swirlix, jak widzicie, tutaj już całkiem nieźle dopakowane. Dołączony do niego jest Energy Pouch. No dobrze, wystawiam Floor Jessa i poczekamy, co tutaj dojdzie. Doszła kolejna różowa energia. No to użyję Ultra Balla, poświęcę Togetika i energię specjalną, żeby przywołać, kogo przywołać? No, najlepiej by było przywołać Cotoniego. Przywołujemy Cotoniego. Ewoluujemy Eevee. Tak. Wspaniale. Udało się. Użyjemy ataku Lead, żeby wyszukać sobie jedną kartę supportera. No, tym supporterem jest Wally. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. I po raz kolejny liczymy na szczęście w rzutach monetą Wigglytuffa. No i atakuję tylko za 60, także jest to jakiś tam progres. W tym momencie mogę dołączyć energię Cotoniemu, użyć Wally'ego, żeby ewoluować Cotoniego w Whimsicota, wycofać Floor Jessa i zaatakować Whimsicotem za 40, a energię, którą do Whimsicota dołączyłem, przesunąć z powrotem do Floor Jessa. No cóż, nie ukrywam, w tym momencie znajduję się w naprawdę trudnej sytuacji. Ile zadam obrażeń Floor Jessem w tym momencie? Mniej więcej 20, 40, 60, 80. Muszę zmienić Pokemona. Na kogo najlepiej zmienić Pokemona? No wydaje mi się, że Gardevoir będzie w stanie przyjąć uderzenie przeciwnika. I dwa razy nietrafione, także mam szansę, dokładam energię Gardevoir, wystawiam Togepi, żeby zwiększyć atak Floor Jessa, wycofuję Gardevoira, wystawiam Floor Jessa i w tym momencie to jest już pewne zabójstwo, 100 damage'u i jestem w stanie odebrać moją nagrodę. Dopiero pierwsza z 6, no widzicie, przeciwnik już tylko 4 do zabrania. No i spodziewamy się kolejnego Wigglytuffa. Togekiss EX, no cóż. No cóż, robi się ciekawie. Rzucę 4 mężetonami, no proszę bardzo. Niestety trafia Tails, także... O rany, poddał grę, także jest to moje zwycięstwo. No już widzicie, tutaj dużo zebrałem nagród. 4000 damage, challenge complete. I dwa boosterki XY trafiają do mnie. Zwiększamy różowy deck. O rany! Kolejny challenge i też za 3 expa. I jeszcze dwa boosterki. Nie, słuchajcie, to już jest za trudny challenge. Nie zdążę go na pewno dzisiaj zrobić, a tylko 7 godzin pozostało do końca.
jeśli mi się tak dobrze wydaje, challenges, sprawdzimy. 7 godzin czy 7 dni? Sprawdźmy, wejdziemy w collection. Siedem dni, o, to na spokojnie, nie musimy się z tym spieszyć. Natomiast możemy sobie zrobić challenge'a. Tutaj widzicie Total Darkness i Flying Fists. I w sumie mam deck, który akurat będzie pomagał w tym challenge'u, ale nie w standardzie, tylko w deckach tematycznych. Jeżeli macie challenge ciemny, to najlepszym do niego deckiem będzie ten oto deck Destruction Rush. Zawiera on zarówno pokemony ciemne, jak i pokemony walczące, dlatego jest on najlepszym wyborem dla tych dwóch, przede wszystkim dla challenge'a ciemnego, ale jeśli mamy obydwa challenge'e aktywne, to mamy możliwość zrobienia znacznie, znacznie więcej. No i sprawdźmy, kto tutaj się trafił. Pojawia się Diglett. I myślę, że od niego właśnie zacznę. Po przeciwnej stronie deck z Sylwionem. No sprytnie, sprytnie. Jeżeli pojawi się... O, i pojawi się Sylwion w pierwszej turze już. Także jeżeli nie dopakuję tego Digletta, nie będę miał możliwości ewolucji go w Ductrio, to ta walka za długo nie potrwa. Niestety. Bardzo dobra ręka na początek, jak na ten deck, którym dysponuje Totally Not 12. Zatem dokładamy energię Digletowi, pociągniemy sobie jeszcze 3 karty. Spróbujemy, może uda się jeszcze 3 dociągnąć i nie udało się. Co możemy zrobić? Możemy wystawić Sandaila na ławeczkę i użyć umiejętności Mine Digletta. Tak, z pewnością chcę, żeby mój przeciwnik musiał przetasować swój deck. Dobrze już wiecie pewnie, co robi. Profesor Sletter pozwala dociągnąć 2 karty energii. Ja szczerze powiem, liczę przede wszystkim na to, że mój przeciwnik takowych nie ma. No i cóż, no to jest jedyna rzecz, jaką mogę zrobić. I w sumie czekać na spokojną śmierć. Jeżeli ma energię, to w następnej turze zaatakuje Digletta za 50 i w następnej turze po prostu zmiażdży Sandaila. Cóż, będę miał możliwość zaatakowania jedynie za 30, no ale to są, wiecie, deki tematyczne, tutaj nie ma co liczyć. Aha, on jeszcze ma resistance względem pokemonów ciemnych, no to już tym bardziej za dużych szans tutaj nie mamy. No a szkoda, szkoda, bo to ciekawy deck, chciałbym wam pokazać więcej z niego, a tutaj widzicie, liznęliście tylko kilka pokemonów podstawowych, pokemonów typu basic. No, mam nadzieję, że w następnym meczu uda się pokazać więcej tego deku, deku Destruction Rush. Wciąż czekamy na przeciwnika. No i kto tutaj się pojawi? Zeyrin 08. Znowu deck typu fery. No słuchajcie, ten challenge typu fery to jest fatalny czas na granie deckiem ciemnym, ponieważ wszystkie typy fery są w stanie osłonić się przed moimi atakami. No i co? No i zostaje Timber z atakiem Pumel, no ale niestety nawet nie mam specjalnie ich jak zaatakować tym atakiem. Wymaga on energii walczącej, a ja atakowej nawet na ręce nie mam. Jeżeli nie dojdzie mi w ciągu 2 tur, to po prostu grę poddam, no bo to no de facto, powiedzmy sobie szczerze, zwyczajnie nie ma sensu.
Wiecie co? Nie ma sensu się tutaj babrać. To... chyba, że odpuścimy ten deck. Pokażę go jeszcze kiedy indziej, jak się skończy już ten challenge na Pokémony typu Fery, bo naprawdę... No, strasznie duża szansa na to, że ktoś będzie grał deckiem typu Fery. Za to pokażę wam deck, którego już nie zdobędziecie, ponieważ był on do dostania jeszcze zanim wszedł dodatek XY, znaczy ta główna część XY, to jest deck z serii Black and White. Tego decku już właściwie na pewno nie dostaniecie, chyba że będzie jakaś, nie wiem, mega akcja w sklepie i będą odświeżać stare deki, będzie można je kupić, czy coś w tym stylu. Jest to dek podstawowy pomarańczowy. Naprawdę podstawowy pomarańczowy dek kiedyś istniał. O rany, rany, rany. O rany, rany, rany. Słuchajcie. Nie mam żadnej energii. Nie mam żadnej energii. No i nie mam co zrobić w tym momencie. No i de facto dla mnie to jest koniec tury. To jest koniec tury. I ewentualnie mogę poczekać na to, co zrobi, wymyśli przeciwnik. Licząc, że też nie ma energii, w co szczerze wątpię, ponieważ tych energii ma naprawdę całkiem sporo w tym momencie. O, jeszcze do gry wchodzi Max Elixir, który będzie dopakowywał Frołkiego, a mój przeciwnik pewnie jeszcze dołoży energię Chikoricie, jak znam życie. Tak jest, i zaatakuje za 10. O, proszę bardzo, jeszcze determinacja Misty. Ciekawy jestem, jaka karta zostanie dobrana. Czy ja w ogóle będę w stanie coś zrobić w tym momencie, patrząc na to, co robi? Aha, nie została mi pokazana ta karta. No to ciekawie. Nadal nie mam energii. No słuchajcie, fatalna sytuacja. Fatalna sytuacja. Co zrobić? Co w tym momencie zrobić? Pojawi się atak. Aha, Tierno. Pewnie dobrał w sobie Tierno, tak żeby mieć więcej kart na ręce. Atak za 10, no jeszcze dodatkowo leczy o 10. Nie jest to jakaś super sytuacja u mojego przeciwnika. Pozostaje mi tylko jedno, po prostu tak dopakować któregokolwiek Pokemona, żeby był w stanie po prostu zmiażdżyć tą Chikoritę w jak najszybszym tempie. Słuchajcie, wykorzystam Heavy Ball. Wykorzystam Heavy Ball i zobacz, czy jestem w stanie wziąć mojego Timbura. Nie, nie jestem w stanie wziąć mojego Timbura. Zatem wezmę sobie Trocha. Wystawię go, dołożę mu energię i w sumie na tym zakończę tą turę. Licząc, że w następnej turze też dojdzie mi energia. I doszła mi energia, zatem mogę wykonać w tym momencie switch, wystawić trochę, spróbować użyć Pokémon Catchera. Niestety nie udało się, zatem zaatakuję Circle Throw i mój przeciwnik musi zmienić Pokémona. Po przeciwnej stronie pojawia się Corsola, na pewno ją kojarzycie z jej specyficznego ataku Spike Cannon, który maksymalnie zaatakuje za 60, także mogę być pewien, że trochę ten atak przeżyje. Natomiast jeżeli nie otrzymam w tym momencie
energii, no to będzie się sytuacja rozwijała na korzyść mojego przeciwnika. Raz i atak za 30, także nawet następny atak z pewnością przeżyje. Energia mi nie dochodzi, więc pozostaje mi tylko użyć ponownie Circle Throw i zobaczyć, kogo też mój przeciwnik wybierze, poświęci. O, ciekawie, ciekawie. No, czy Corita nie zostanie zabita? O, już teraz na pewno zostanie pokonana. Dołożymy Giant Cape Trochowi. Zaatakujemy za 80 i wyeliminujemy z gry Chikoritę. No, dochodzi mi Timber. Szkoda, że tak późno. Naprawdę szkoda. Bo spokojnie mógłbym sobie tutaj dopakowywać Gordura, czy też Conkeldura, ale myślę, że jednak to Troch tutaj jest głównym powerhouse'em tej drużyny. Atakuje za 50 i pozostaje mi 30 życia na szczęście, ze względu na to, że posiadam Giant Cape tego Pokémon Tula. Atakuje po raz kolejny atakiem Stormfrow. Przeciwnik marnuje energię, traci je, a ja dociągam spokojnie kolejne prize karty. No i czekamy, czekamy, kto tu się pojawi. O, proszę bardzo, jest w stanie dołożyć energię tylko i wyłącznie do Kriketota. Cloyster nie jest w stanie zaatakować. Jeżeli nie dojdzie mu w następnej turze niebieska energia, no to będzie dobrze, będę w świetnej sytuacji. A nawet jeżeli mu dojdzie, to będzie w stanie zaatakować jedynie za 10. Może nie jest nawet świadom tego, że Troch ma zwiększoną ilość HP. Zatem użyjemy Circle Throw. No widzicie, wysłała jeszcze smutną minkę, bo jest świadomy tego, że tą grę praktycznie już ma przegraną. Że nie będzie w stanie wyeliminować mojego Trocha. Ciekawy jestem, jakie Pokémony sobie dobierze na rękę. Prawdopodobnie ewolucję do Kriketota, no chociaż to jest bez sensu, ponieważ wyeliminuję mu tego Kriketota w następnej turze. Mhm. No proszę bardzo. Aha, przecież on ma Liliganta na ręce. No znakomicie. Kto mi się tutaj przyda? Co mi się tutaj przyda? Przyda mi się na pewno Sheren. Przyda się Energy Search, Pokémon Catcher, ostatecznie N i Girder. Zostawię sobie tą energię, no bo na czarną godzinę tak zwaną. Zaatakuję atakiem Stormfrow. Kriketot zostaje wyeliminowany, a ja dobieram Mienshao drugiego. Będę w stanie wyeliminować tego Mienfu tutaj. No, proszę bardzo, i pojawia się Froakie. Pytanie, czy pojawi się również ewolucja Froakiego, Frogadier? O rany, mało to jest, udało mu się mnie sparaliżować. No dobrze, dla niego. W tym momencie jestem w stanie użyć Energy Search. Dobrać sobie jedną energię, wytasuję tutaj wszystko, co się tylko da. Wystawię Mienshao i tą turę zakończę. Co on tutaj tym razem? Wow! Taka minka, wow, chyba. Widzicie, jest Liligant. I ten atak buchu jest naprawdę... O, rany, i znowu paraliż.
Dry ma tak niesamowite szczęście. Pytanie, czy on ma resistance do tych? Nie, nie ma. No to cóż, gramy dalej. I liczymy na to, że przeciwnikowi się nie uda tym razem rzucić dobrze żetonem. No, szanse są 50 na 50. Napięcie wzrasta. Nie udało mu się, także Froki wypada z gry. Atakuje Stormfrow. Froki wypada z gry. Ja dobieram kartę. Kolejna walcząca energia. W tym momencie przeciwnik już jest praktycznie na pewno wyeliminowany. O rany, pojawia się Goldak, ale przeciwnik nie ma energii, żeby nim zagrać. Zatem musi poddać tą turę. Czy podda już całą grę? To jest pytanie. No. Dziękuję ci ślicznie. Miałem ochotę jeszcze coś tutaj w ogóle zrobić. Pokazać moim widzom. Może spróbuję użyć Pokémon Catcher, żeby skończyć to szybciej. Udało się. Wybieram Corsolę. I kończę tą grę trochę za 80 atak. Dobieram ostatnią nagrodę i jest to moja wiktoria. Czy wyleci taki prezent, którego jeszcze nie miałem? Tak jest! Tak jest! Udało się. Widzicie, jak szybko posunąłem się w zrobieniu tej misji. Następny mecz taki i to będzie moja wygrana. Kolejne 25 żetoników do mojej kieszeni wpadło. O rany, tylko dwóch mi brakuje, żeby mieć jeszcze jednego boosterka więcej. No i teraz ten czas, na który czekaliście, czyli zakup boosterków dodatkowych i otwieranie ich. Słuchajcie, Heartgold and Soul Silver Series Bundle featuring Meganium Booster Pack. To jest z dodatku, widzicie tutaj znaczek Unlimited. Ten dodatek już nie gra w formacie standard, ale tak po prostu, żeby pokazać wam, jak kiedyś wyglądały karty, kupię ten zestaw i do tego jeszcze kupię jeden dodatek, jeden boosterek z dodatku Breakpoint. Dobra, słuchajcie, wchodzę do mojej kolekcji i trochę tych boosterków do otwarcia będzie, także mam nadzieję, że się cieszycie. Może zaczniemy od skrzyneczek. A w skrzyneczce 5 żetoników i wzmocniony młotek do odrzucania specjalnych energii dołączonych do komów przeciwnika. Floet z umiejętnością Petal Blizzard, to znaczy no proszę, za jedną energię zadaje 10 wszystkim Pokémonom przeciwnika. Jeszcze tutaj Whimsicott z atakiem Windy Mischief. No ciekawe. I jako ostatni Avalugg. I to jest rare, czy to jest uncommon? To jest uncommon. Czyli no tak, no bo tutaj nie mogło się trafić komony. No i zaczynamy otwieranie. Słuchajcie, zacznę otwieranie od tego zestawu Heartgold Soul Silver. Tu, jeżeli kojarzycie gry Pokémon Gold i Pokémon Silver, czyli drugiej generacji Pokémonów, powstały ich odświeżone wersje i z tej okazji były też wydane karty. No i zobaczymy, co to się tutaj trafi. Tych kart, słuchajcie, na pewno nie mam w swojej kolekcji, także wszystkie są nowe i bardzo chętnie je poglądam. Pikachu, super ślicznie wygląda. Handum, Doduo, taki rysowany jak przez dzieciaczka jakiegoś małego, nie? Skyter, o, ten jest śliczny. Defender, Raticate, fatalny artwork. Nie podoba mi się to. Raichu, nie, no, ale te dwa naprawdę są wyśmienite. Dodrio w rewersie. Faktycznie tak. Nie podoba mi się to. I jako rzadki Espeon, no proszę. Jeszcze holo, zobaczcie, tutaj tak fajnie latają holograficzne takie, nie wiem jak to nazwać, pyłki.
No, fajne, fajne, fajne. Podoba mi się taki espeon. Otwórzmy sobie kolejnego. Otwieramy. A w nim. Hopla. Togepi. Skyter, który już mam. Gligar. Szczypcy, kto ogląda Pokémon Zeta. Czy trucicie? Sorry, trucicie. Kto ogląda Pokémon Zeta, to wie. Fajny, fajny. Aron. Flareon. Świetny artwork. No, bardzo mi się podoba. Metang. Tutaj nie chcę spoilować, ale śledźcie mój kanał uważnie, bo jest duża zmiana. Do tego jeszcze Fortress i Leafeon. Wow! No to jest czadowy Pokémon. To mi się podoba. I jeszcze otworzymy sobie ostatni boosterek. A w nim Handower. O, tutaj naprawdę groźnie wygląda. Slowpoke. Eevee. Slugma. No, mówiłem wam, że lubię, jak są z plasteliny Pokémony wykonane. To jest super. Makuhita. Worek. Nasz. Team Rocket. Trickery. Metal Energy. Energy Exchanger. Handower w rewersie. I jako rzadka karta. Scizor! Wow! No ekstra! To jest świetny Pokémon, naprawdę. Dobra, otwieramy kolejny boosterek z serii XY. Już tym razem. O, proszę bardzo, nowy Jigglypuff mi się trafił, fajnie rysowany, ładny artwork. Zorua w rewersie i... Jest! I Weltal, i EX Full Arcie! Wow! Evil Ball. This attack does 20 more damage times the amount of energy attached to both active Pokémon. I do tego jeszcze Y Cyclone. Move an energy from this Pokémon to one of your benched Pokémon. No dobra, to jest aż. No nie jest to takie super. Ale mimo wszystko, słuchajcie. Wow! Genialna karta. Ja, jeszcze Holo, no nie wierzę! Wow! Dobrze, trzymaliście solidnie kciuki. Mam możliwość otwarcia jeszcze jednego. No proszę bardzo, co tutaj jeszcze się trafi? Jest Honedge, takiego jeszcze nie miałem. Voltorb z umiejętnością Destiny Burst. Jeżeli ten Pokémon zostanie pokonany za pomocą ataku, zadaje 5 obrażeń przeciwnikowi. No, to naprawdę przydatna umiejętność. Jeszcze Slugma w rewersie. No, spoko. I... Simisage. Ale bardzo denerwujący z powodu tego ataku Torment. Kto gra w Pokémon TCG Online, to na pewno wie, jak bardzo denerwujący jest to Pokémon. Dobra, słuchajcie. Otworzymy sobie boosterek wymienialny. To, co z niego wyleci, będziemy mogli sobie wymienić z innymi graczami ewentualnie. No, ale zobaczymy, czy w ogóle będzie warto to wymieniać. O, proszę bardzo. Leaf Energy. Herbal, sorry. Herbal Energy. Jeżeli będziemy dokładać do tego Pokémona energię, to będziemy go przy okazji leczyć o 30. Capture i Golurk jako rzadki. No, nie jest to zła karta, ale liczyliśmy na lepsze. No i teraz słuchajcie, dwa boosterki z kartami Break. Musicie teraz mocno trzymać kciuki, żeby poleciała karta Break, bo ja tych kart Break potrzebuję, je bardzo lubię i liczę, że mi będą wypadać, a coś ostatnio nie mam do nich szczęścia. Dobra. Słuchajcie, do mojej talii dołącza Bronzor, Zorua, śliczny chytrusek, Fennekin, Wubat, Noibat, Brigitte. Słuchajcie, Brigitte. Parallel City, śliczny ten artwork jest. Starmie, LGM. O, taki mistyczny artwork. A, w rewersie na dodatek. I Mr. Mime jako rzadka karta myjący szyby Mr. Mime.
No, słuchajcie, słabo trzymaliście. Teraz musicie trzymać trzy razy mocniej, nie? Bo coś mi się nie wiedzie w tym momencie. Trzymajcie mocno kciuki. I Ferocid. Ferocid w rewersie. No, nie mam słów, ale otworzę. Drapion. No. Nie jest źle. Nie najgorzej. O, Drapion, a tu jest Espeon. Widzicie? Łooo, taka mistyczna walka. Drapion kontra Espeon. Mam różnicę we wzroście, nie? Espeon to taki lisek w sumie. No, lisek. A Drapion, no to widzicie, taki wielki skorpion. Więc ta walka naprawdę mogłaby być ciekawa. Dobra, słuchajcie, to jest na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Czekajcie na wyniki giveawaya już jutro. Trzymajcie się. Cześć.